Ale jeszcze jest chyba coś, co się miało wydarzyć ostatniego tygodnia stycznia, się nie wydarzyło. Nowa organizacja twoja miała ogłosić nazwę. Nazwę, barwy, logo. Nic nie zostało ogłoszone. Gdzie to jest? Więc wiecie, albo my teraz to ogłaszamy, albo ty ogłaszasz. Więc albo czyli pomidor, mówisz, żeby być do tego gotowy. Albo pomidor, tak. Okay, logo mam na telefonie, tak. Przygotowane, więc. Rozumiem. Tak, będziemy grali pod nazwą Black Devils. Więc będziemy diabłami, będziemy czarnymi diabłami, czarny wyszczupla. Diabły są nieprzewidywalne, pewne siebie, łamią schematy, więc to jest ta nazwa, która będzie nam towarzyszyć. Tak będziemy wyglądać, jeśli chodzi o takie wizualne wartości, a ci, którzy chcą dowiedzieć się więcej, mogą wejść na stronę internetową, która jest tam na dole. To jeszcze oczywiście nie jest premiera organizacji, ale uznaliśmy, że warto trochę powiedzieć, pokazać. Planujemy zacząć gdzieś tam w lutym. A skąd ta nazwa? Właśnie, czy można mieć pytania? To jasne, jakkolwiek oczywiście. Nawiązanie do Taza, czy? Na pewno, diabeł tasmański jest to bardzo no istotne. Właśnie. Była to jedna z elementarnych kwestii dla nas. Wierzymy, że to jest ten koń pociągowy tej organizacji, przynajmniej wizerunkowo-komunikacyjnie, więc obserwowaliśmy, co piszą kibice podczas oglądania Taza, co mówią komentatorzy. Bardzo wiele razy pojawiało się nawiązanie do diabła tasmańskiego. Słynna czapka. I uznaliśmy, że to jest coś, co warto rozwijać. Oprócz tego uważamy, że diabeł bardzo pasuje do obecnej sytuacji w sporcie elektronicznym, że jesteśmy postrzegani w sposób... Myślałem, że tak nisko jesteśmy z poziomem, że jak w piekle. Nie, nie, absolutnie. Raczej chodzi tutaj o tą pewność siebie, nieprzewidywalność. To, że musimy łamać pewne schematy, a nam bardzo zależy na tym, żeby... 5 minut programu i zaczynamy już kończymy. Ale ja mam niestety wodę, nie wiem, co tam masz. Jak będziecie się oblewać tą wodą, to proszę, nie we mnie. Dobrze. Więc podsumowując, ta nazwa... Ona jest z jednej strony bardzo taka intuicyjna, prosta. Uznaliśmy, że warto się do tego odwołać. Mamy podobne nazewnictwo w piłce nożnej. Jednocześnie uważamy, że kryje się gdzieś w tej warstwie semantycznej bardzo dużo przewrotności, takiej pewności siebie, zadziorności. Diabeł zawsze wie, w którą stronę zmierza, wie jaki jest, dąży do swojego, nie boi się działać też wbrew zasadom. Bo to jest dla nas bardzo ważne, że możemy popełniać błędy. Nam się może nie udawać, nam się będzie nie udawać. Ważne, żebyśmy cały czas robili rzeczy inaczej niż robią inni.